Witajcie kochani, dzisiaj ulubieńcy listopada. Wiecie, że ja nie robię po miesiącu ulubieńców, tylko zawsze przed. Także listopad się zaczyna i moi ulubieńcy. Zaczynamy od początku, będę nudna. Granulki Oxy Power. Wyśmienicie się sprawdzają. Tu mam z przedostatniej paczki z Niemiec. Już Wam mówiłam, że wrócę do polskich, bo tak samo kosztują i tak samo wybielają. Jedynie zostanie mi wiadereczko z uchem, bo polskie nie mają ucha. Także tak. Dobra, kochani. Od początku chcę Wam powiedzieć o zapachu. Może tak dalej będzie widać, bo to jest strasznie duże. O zestawie do zapachów firmy Airwick. To jest ta sama firma, którego zestaw dostałam ostatnio w paczce, który zamówiłam na dwa zapasy zapachowe. Muszę Wam się pochwalić, że w tamtym zapachu nie dość, że były już paluszki włożone. On był hermetycznie zamknięty, żaden tam przedstawiciel nie włożył tych baterii do środka. One już były od producenta włożone i mało tego, że dwie i że już wliczone w koszty, to jeszcze alkaliczne. Także jak się wyczerpią w ładowarkę do kontaktu i spoko. Ten zakupiony parę lat temu na trzy baterie paluszki, w zestawie nie było paluszków, nie był tani, bo on kosztował około 40 zł bez baterii. No i wkład jest jeden, ale taki dość spory. Potem jeszcze jakiś czas ukazywały się te wkłady, ale wiecie co, nie opłacało się kupić wkładu, bo wkład kosztował 30 zł, cały zestaw 40 i zawsze miałam dylemat, na co się skusić, czy kupić cały zestaw nowy. No, kilka razy kupiłam sam wkład, bo wiadomo, różnica jednak 10 zł, 11 może. Ale jednak to była dość duża kwota i to poszło w odstawkę, także już to wyrzucam, nie jest mi to potrzebne. Zamiennik niemiecki idealnie się sprawdza. Dalej, mówiłam Wam też, że zamówiłam tam ziaję intymę zieloną, antygrzybiczą. Tu jest z kwasem mlekowym. No rewelacja, do tego wrócę. Mała buteleczka, pewnie są też większe pojemności. Wolałabym większą, bo taka mała to się bardzo szybko zużywa na dwie osoby. Ale no ja jestem pod wrażeniem, jak to delikatnie pachnie. No super. Nigdy nie miałam z tym kwasem mlekowym. Różne inne zapachy bezzapachowe też były. Teraz właśnie skusiłam się na tamten zielony antybakteryjny, antygrzybiczny, nie bakteryjny. Ale do tego wrócę. No, jestem zachwycona. No i ziaja jeszcze kontynuujemy. Naturalny krem oliwkowy. Cera sucha i normalna. Stenkowany, nic nie ma. Mówiłam Wam, że jedyny jego minus to jest to, że jest tak naoliwkowany, że najlepiej go używać na wieczór. Ale to jest właśnie jego plus. No bo wiadomo, na wieczór jak zmyjemy makijaż, relaks nam potrzebny dla twarzy, no to kremu ładujemy dużo, żeby odżywić tą skórę po całym dniu, po makijażu też. Więc polecam wszelkiego rodzaju oliwki, czyli balsam, czy płyn do kąpieli, czy ten krem na noc bardziej. No i co jeszcze? No i wiecie, że ja uwielbiam, no nic więcej nie mogę powiedzieć na ten temat lepszego jeszcze. Do tego lakier. Lakier, jeżeli ktoś oglądał mój film o lakierach, słaba jakość, no już troszkę lepsza była, zaczęłam się troszkę rozwijać i jakość była troszeczkę lepsza. Wejdźcie sobie w link, zobaczcie jak wygląda na palcach. Ja jestem zachwycona tylko tym, że on nie kosztuje 50 zł, ani 30 w promocji. Te lakiery z tej firmy, no firmy powiem Wam, że nie wiem, tylko mogę Wam powiedzieć, numerek jest 24. To jest taka brokatowa śliweczka. To nie są duże kawałki brokatu, tylko taki bardziej połysk daje. No nie utrzymuje się zbyt długo, bo dwa dni, no ale nie oszukujmy się, lakiery po przeliczeniu, bo ja zamówiłam, teraz nie chcę Was skłamać, bo to było w tamtym roku, nie, w tym roku maju chyba jakoś tak, ale było tak, że do 40 lakierów dostało się 6 gratis, a ja dostałam 20 gratis, więc po przeliczeniu i każdy z nich kosztował 60 groszy, tak, po przeliczeniu, ale jeżeli ja dostałam jeszcze dodatkowo 20, to
to jak sobie przeliczyłam, no to wyszło mi, no nie oszukujmy się, 30 groszy za lakier, więc tych odcieni kombinacji jest bardzo dużo. Polecam, kupcie sobie, one no, nie są drogie, więc jakoś też nie jest zbyt zadowalające, ale jeżeli lakier za 30-40 groszy trzyma się 2 dni i ten za 30-40 zł też się trzyma 2 dni, nic dodać, nic ująć. No i oczywiście moi ulubieńcy. Słuchajcie, ja jestem pod wielkim wrażeniem. Ten filmik o perfumach, który zrobiłam, nakręciłam. Te perfumy, które odłożyłam, były w nich te dwa balsamy do ciała i żel pod prysznic. Żel pod prysznic jest jeszcze go trochę, no bo mamy dużo żeli, tamten sobie zostawiłam, ale no tak pięknie pachną. Słuchajcie, nie utrzymują się zbyt długo, bo to jest kwestia około, ja wiem, no może 2 godzin. Ale no jak one pachną, jak one są, no jedyny minus to wiecie, no to, że się stawia, spływa tu i jak otwieramy, no to się wylewa, bo nie ma pompki. No ale kurczę blade, za 24 zł zestaw perfum setka, zestaw perfum 30 i dodatkowo do tego żel pod prysznic albo balsam do ciała, no wybaczcie. I jeszcze jak to pachnie, naprawdę ja jestem pod wielkim wrażeniem ceny. Do jakości, przepraszam, zająknęłam się. Także ulubieńcy pewnie grudnia to będą moje perfumy, ale to jeszcze zobaczymy, co tam się dołoży. Perfumy, no i to, tylko że to już jest denkowane, więc wyrzucę, po co to trzymać. Polecam, polecam Wam naprawdę. Wiem, że perfumy za 326. Dokładnie wiem, ile kosztują tamte, które są reklamowane przez ostatnie 2 tygodnie na YouTube. No i to jest pojemność 30 ml. Ja wiem, one na pewno pachną jeszcze po wypraniu ubrań, no ale nie oszukujmy się, no nie każdego stać na taki luksus. A za 100 zł widzieliście, ile ja miałam kompletów i jeszcze do tego 3 zapachy nie są moje, czyli ja nie lubię takich, które tam zostały, więc będzie na prezent. I tak, tym optymistycznym akcentem kończę mój projekt Denko. Jeżeli któryś z tych produktów mieliście, dajcie znać, jak się u Was sprawdził, czy je lubicie, tak jak ja, czy je polubiliście niedawno i będziecie do nich wracać. Dajcie łapkę w górę, a jak nie lubicie, żaden z tych produktów Wam się nie podobał, też dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, napiszcie na mojego maila. Życzę Wam spokojnego dnia. Pa, pa.